Produkcja Nohelopagus. Adam Mickiewicz przedstawia Dziady. Część trzecia. Ustęp. Oleszkiewicz. Gdy się najtęższym mrozem niebo żarzy, nagle zsiniało, plamami czernieje, podobne zmarzłej nieboszczyka twarzy, która się w izbie przed piecem rozgrzeje, ale nabrawszy ciepła, a nie życia, zamiast oddechu zionie parą gnicia. Wiatr zawiał ciepły, owe słupy dymów, ów gmach powietrzny jak miasto olbrzymów, niknąc pod niebem jak czarów widziadło, runęło w gruzy i na ziemię spadło. I dym rzekami po ulicach płynął, zmieszany z parą ciepłą i wilgotną. Śnieg zaczął topnieć i nim wieczór minął, oblewał bruki rzeką stygu błotną. Sanki uciekły, koczy i lędary, zerwano z płozów, grzmią po bruku koła. Lecz pośród mroku i dymu, i pary, oko pojazdów rozróżnić nie zdoła. Widać je tylko po letarek błyskach, jako płomyki błędne na bagniskach. Szli owi młodzi podróżni nad brzegiem ogromnej Newy, lubią iść o zmroku, bo czynowników unikną widoku i w pustym miejscu nie zejdą się z szpiegiem. Szli obcym z sobą gadając językiem, czasem pieśń jakąś obcą z cicha nucą, czasami staną i oczy obrócą. Czy kto nie słucha? Nie zeszli się z nikim, nucąc błądzili nad Newy korytem, które się ciągnie jak alpejska ściana, aż się wstrzymali, gdzie między granitem ku rzece droga spada wyrąbana. Stamtąd, na dole, ujrzeli z daleka nad brzegiem wody z latarką człowieka. Nie szpieg, bo tylko śledził czegoś w wodzie, ani przewoźnik, któż pływa po lodzie. Nie jest rybakiem, bo nic nie miał w ręku, oprócz latarki i papieru w pęku. Podeszli bliżej, on nie zwrócił oka. Wyciągał powróz, który w wodę zwisał. Wyciągnął, węzły zliczył i zapisał. Zdawał się mierzyć, jak woda głęboka. Odblask latarki odbity od lodu oblewa jego księgi tajemnicze i pochylone nad świecą oblicze, żółte jak obłok nad słońcem zachodu. Oblicze piękne, szlachetne, surowe. Okiem tak pilnie w swojej księdze czytał, że słysząc obcy kroki i rozmowę tuż ponad sobą, kto są, nie zapytał. I tylko z ręki lekkiego skinienia widać, że prosi, wymaga milczenia. Coś tak dziwnego było w ręki ruchu, że choć podróżni tuż nad nim stanęli, patrząc i szepcąc, i śmiejąc się w duchu, umilkli wszyscy, przerwać mu nie śmieli. Jeden w twarz spojrzał i poznał, i krzyknął: to on. I któż on? Polak, jest malarzem, lecz go właściwie nazywać guślarzem, bo dawno otwarpi pędzla odwyknął. Biblią tylko i kabałę bada i mówią nawet, że z duchami gada. Malarz tymczasem wstał, pisma swe złożył i rzekł, jak gdyby rozmawiając z sobą: kto jutra dożył, wielkich cudów dożył, będzie to drugą, nie ostatnią próbą. Pan wstrząśnie szczeble asurskiego tronu, pan wstrząśnie grunty miasta Babilonu, lecz trzecią widzieć. Panie, nie daj czasu, rzekł i podróżnych zostawił u wody, a sam z latarką zwolna szedł przez schody i zniknął wkrótce za parkan terasu. Nikt nie zrozumiał, co tam owe znaczy. Jedni zdumieni, drudzy rozśmieszeni. Wszyscy krzyknęli, nasz guślarz dziwaczy. I chwilę jeszcze stojąc pośród cieni, widząc noc późną, chłodną i burzliwą, każdy do domu powracał co żywo. Jeden nie wrócił, lecz na schody skoczył i biegł terasem, nie widział człowieka. Tylko latarkę jego z dala zoczył. Tylko latarkę jego z dala zoczył. Jak błędna gwiazda świeciła z daleka, chociaż w malarza nie zajrzał oblicze, choć nie dosłyszał, co o nim mówili, tak nim wstrząsnęły. Przypomniał po chwili, że głos ten słyszał i biegł, co miał mocy, nieznaną drogą śród słoty, śród nocy. Latarka prędko niesiona mignęła. Coraz mniejsza ta, zakryta mgłym rokiem, zdała się gasnąć, wtem nagle stanęła w pośrodku pustek na placu szeroki. M.
podróżny kroki podwoił, do biega. Na placu leżał wielki stos kamieni. Na jednym głazie malarza spostrzega. Stał nieruchomy pośród nocnych cieni. Głowa odkryta, odsłonione barki. A prawa ręka wzniesiona do góry. I widać było z kierunku latarki, że patrzył w dworca cesarskiego mury. I w murach jedno okno w samym rogu błyszczało światłem. To światło on badał. Szeptał ku niebu, jak modląc się Bogu. Potem głos podniósł i sam z sobą gadał. Ty nie śpisz, carze. Noc już wkoło głucha. Śpią już dworzenie, a ty nie śpisz, carze. Jeszcze Bóg łaskaw posłał na cię ducha. On cię w przyczuciach ostrzega o karze. Lecz car chce zasnąć, gwałtem oczy zmrużą. Zaśnie głęboko dawniej ileż razy. Był ostrzegany od anioła stróża. Mocniej, dobitniej, sennymi obrazy. On tak zły nie był, dawniej był człowiekiem. Powoli wreszcie zszedł aż na tyrana. Anioły pańskie uszły, a on z wiekiem. Coraz to głębiej wpadał w moc szatana. Ostatnią radą, to przeczucie ciche. Wybije z głowy jak marzenie liche. Nazajutrz w dumę wzbiją go pochlebcę. Wyżej, wyżej, aż go szatan zdepce. Ci w niskich domkach nikczemni poddani. Naprzód za niego będą ukarani. Bo piorun, w martwe gdy bije żywioły, zaczyna z wierzchu, od góry i wieży. Lecz między ludźmi naprzód bije w doły. I najmniej winnych najpierwej uderzy. Usnęli w pijaństwie, w sfarach lub w rozkoszy. Zbudzą się jutro biedne czaszki trupie. Śpijcie spokojnie jak zwierzęta głupie. Nim was gniew pański jak myśliwiec spłoszy. Tępiący wszystko, co w kniei spotyka. Aż dojdzie w końcu do legowisk dzika. Słyszę. Tam. Wichry już wytknęły głowy. Z polarnych lodów, jak morskie straszydła. Już sobie z chmury porobili skrzydła. Wsiedli na falę, zdjęli jej okowy. Słyszę. Już morska otchłań rozchełznana. Wierzga i gryzie lodowe wędzidła. Już mokrą szyją pod obłoki wzdyma. Już. Jeszcze jeden łańcuch trzyma. Wkrótce rozkują, słyszę młotu w kucie. Rzekł i postrzegłszy, że ktoś słucha z boku. Zadmuchnął świecę i przepadł w pomroku. Błysnął i zniknął jak nieszczęść przeczucie, które uderzy w serce niespodziane i przejdzie straszne, lecz niezrozumiane. Koniec części Oleszkiewicz.